Hello, wasze zdrowie. Właśnie trwa mecz polskiej reprezentacji, ten ostatni ze Szwecją. A ja chciałabym dzisiaj nagrać dla was nowy film. Film nowy, ale już zamiar nakręcenia tego filmu mam od dawna. Bo są dwie rzeczy, znaczy dwie takie rzeczy kosmetyczno, no nie wiem jak to nawet nazwać, od których jestem zbierania uzależniona. Pierwsze to już wiecie, to są pomadki. A propos, dzisiaj mam tę z Bourjois. Uwielbiam te pomadki, naprawdę. Ten aplikator jest przeboski. Także mam, to jest, jeszcze tylko wam powiem na szybko. Fuksja Cha-Cha, tak się nazywa. Piękny kolor, taki bardzo ładny. No a to czerwone wiadomo. I to zbieram, i to się nie zmieni. Uwielbiam, kocham, już wiecie. Ale mam jeszcze drugą miłość. Pewnie też się domyślacie, o czym teraz powiem. Tą drugą miłością są pędzle. I ile bym ich nie miała, to jest mi ciągle mało. I to już jest po prostu jakaś forma szaleństwa, bo mam tych pędzli, uwierzcie mi, ekstremalnie dużo. I strasznie mi jest cały czas mało i cały czas chcę kolejne. I dzisiaj chciałabym się z wami podzielić moimi, jakby to powiedzieć, ulubionymi kształtami. Wymienię wam kilka w danym kształcie pędzli, takiej trochę niższej czy trochę wyższej półki. Nie będę wam mówiła szczególnie, że muszą być te, choć są co najmniej dwa, trzy takie pędzle, które powiem, że właśnie te konkretnie pędzle są najlepsze. Bo po prostu są też takie, które się nie dadzą niczym zastąpić. No dobrze. To mam nadzieję, że w tej chwili Polacy nie stracą kolejnego gola. Nie wiem, jak się mecz skończy, nie wiem, ile potrwa nakręcanie tego filmu, ale zostańcie ze mną i lecimy. Muszę wyciszyć tylko telefon, bo zapomniałam. Zacznijmy od pędzli do twarzy. Przede wszystkim pierwszy pędzel to będzie pędzel do podkładu, jak wiecie, ja uwielbiam, to jest właśnie pędzel z Real Techniques. I to będzie pędzel, który wam polecam kupić konkretnie ten egzemplarz. To jest Real Techniques numer B03. To jest naprawdę, to jest genialny pędzel ze sztucznego włosia. Nic się z tym pędzlem nie dzieje. On jest, nie wypadł mi chyba nigdy żaden włos, chociaż z tymi pędzlami z Real Techniques jest różnie. Miałam taki jeden kochany, już teraz nie będę go szukać do podkładu i tam tego się bardzo sypało. Natomiast ta wersja, jak kupiłam akurat ten pędzel w TK Maxx, nie wiem, czy to jest jakaś wersja premium, ale świetna. Ale już pomijając jakby jakość. On ma bardzo fajną taką właściwość, że jest bardzo gęsty, ale jednocześnie te włosy ma dosyć długie, więc bardzo miękko nakłada podkład. Wiecie, że ja preferuję nałożenie podkładu albo ręką, albo pędzlem i dopiero później ewentualnie zebranie nadmiaru gąbeczką, roztarcie. Ten daje bardzo miękki efekt na skórze, także bardzo polecam, fajny. Jeżeli mi się uda znaleźć te, to będą na dole, tak jak będę wam tutaj mówić, to na dole będę wklejała nazwę, być może gdzie go kupiłam i gdzie do kupienia i cenę, więc bardzo wam polecam. Ale również polecam wam pędzel do makijażu, do podkładu tego typu, to jest akurat Zoewy i też go bardzo lubię, konkretnie ten 102 Silk Finish. On jest troszeczkę, widzicie, właściwie tutaj wygląda tak jakby był taki sam. Ale ma inny przekrój, ten jest większy w przekroju. Ten jest bardziej zbity i sztywny. Pokażę go. Ale też jest bardzo fajny, świetnie nakłada. Mam go już. To jest te pędzle zewy, które wam pokażę. To ja mam od 2014 roku. 15. Bardzo długo. I nic się z nim nie dzieje, poza tym, że czasami się te rączki niszczą. Też bardzo dobry pędzel do podkładu. Również Zoewy i ten też bardzo wam polecam. To jest 110 Face Shape. To jest taka mniejsza wersja tej kulki. Zobaczcie, one są bardzo podobne. Ten jest po prostu troszeczkę mniejszy. I ten też tym też nakładam podkład, nakładam róż, bronzer w kremie. Świetny, świetny
kolejny Zoewe, taka seria. Jakoś mam te kształty, te pędzle syntetyczne, to Zoewa ma naprawdę fajne. I to jest Zoewa 145, zobaczcie, to jest kolejna wersja takiej kulki, tylko ten już ma dłuższe włosy, troszeczkę mniej jest wbity i ten jest świetny do korektora, bardzo dobry pędzel i też uważam, że ten konkretnie pędzel warto mieć ze swoim zestawie, bo on jest uniwersalny, nawet możecie nim nałożyć sobie podkład. Tutaj mam z Bailey też taką bardzo podobną wersję. Właściwie można przyjąć, że one są bardzo podobne. Ten jest może trochę bardziej miękki, więc też są w Bailey, czyli w tej chińskiej marce, takie tego rodzaju pędzle. I ostatni z takich, powiedzmy, do nakładania mokrych produktów, to jest pędzel. Ten jest akurat, ten to był z Jessup, ale tutaj już nie mam, no niestety nic nie jest napisane. To jest taka maleńka kulka syntetyczna i ja nią rozcieram sobie dolną powiekę najczęściej, albo nakładam kremowe cienie, albo kredkę rozcieram pod okiem, na dolnej powiece. Także też bardzo fajny pędzel. I tyle, jeśli chodzi o pędzle do mokrych, do twarzy i do mokrych produktów. Kolejne. Ponieważ ja nie używam pudru, więc nie mam takich, znaczy mam, ale nieużywane są te pędzle do, typowe pędzle do pudru. Ale jeżeli mam już używać jakiś pędzel czy do bronzera, to mam takie jakby dwa rodzaje pędzli, które uwielbiam do bronzera używać. Wam pokażę wszystkie, jakie mam. Wszystkie są, o Jezu, ten, zobaczcie, wszystkie są w takim kształcie. Ten akurat jest największy z nich wszystkich, ale on jest taki bardzo na okrągło zakończony, lekko zwężający się. Ten jest akurat chiński. Kiedyś Wam mówiłam o tej serii. Bardzo Wam polecam, też podlinkuję na dole. Nie są najtańsze, ale jakość jest bardzo, bardzo dobra. Tutaj mam akurat z Hulu DS1, też świetny, może być do pudru, do bronzera, do różu. Właśnie tego typu pędzle ja bardzo lubię przez to, że one mi nie, wiecie, no nie jestem, no szybko się maluję, ja nie pudruję twarzy, więc łatwo mi sobie zrobić plamy, a tego typu pędzle tak na płasko zakończone, równomiernie, jakby delikatnie nakładają produkt na policzek. Tutaj mam jakiś pędzel też z chińskiego AliExpress, z jakiegoś zestawu, nieopisany niestety, ale postaram się Wam podlinkować, znaleźć. Tutaj mam taką też z tej wersji, o zobaczcie, taką mniejszą kulkę, troszeczkę od tego, też tak fajnie, one są naprawdę bardzo przyjemne do, one są świetne do brązowienia twarzy. Kolejne pędzle, a tutaj mam jeszcze taki też z Hulu DS2, świetna kuleczka i ona bardzo, patrzcie jak fajnie wchodzi tutaj pod kość, można nim też sobie rozsmarować róż, jeżeli się nie boicie, a bądź nawet kremowy, bardzo dobry pędzel. Kolejne pędzle, no to już wiecie, bo to trąbię o tym od dawna, są te pędzle typu szczota. I to jest ta szczota z tego zestawu, o którym Wam kiedyś mówiłam. Najtańsza wersja, one są naprawdę około 7 zł kosztuje za sztukę, jeżeli byście chcieli zamówić sobie indywidualnie, oddzielnie każdy pędzel. Tutaj mam Wayne'a Gossa, który jest dokładnie taki sam jak Maxi 4, czwóreczka. One są dokładnie te same, zobaczcie. One są dokładnie te same i muszę Wam się przyznać, że ten wolę bardziej, naprawdę. Nie mówię, że są złe te, są bardzo dobre, ja je bardzo lubię, ale jakby tutaj mam, zobaczcie, też z AliExpress jakiś taki w tym kształcie, albo też mam taki z AliExpress, taka szczota bardziej w czarnym kolorze, więc tych pędzli też mam dużo i też Wam polecam, bo one bardzo miękko nakładają produkty na twarz i można się i zabrązowić i można sobie zrobić róż, a róż do róży, jeżeli się boicie, macie za ciężką rękę, albo się jeszcze dopiero uczycie, albo po prostu chcecie zobaczyć, nie chcecie sobie zrobić krzywdy, to takie pędzle, to jest
taki jeden pędzel w kosmetyczce to jest obowiązek. Serio, to jest obowiązek. Kolejne. Tak, to są takie pędzle, powiedzmy, do zadań, no może nie tyle, że specjalnych, ale tak, można tym nałożyć. One są troszeczkę mniejsze, mniejsze wersje tych takich dużych do bronzerów. One też są spłaszczone, to są takie, to by można powiedzieć, że są takie większe wersje pędzli, moich ukochanych pędzli do oczu, które są płaskie, tutaj dosyć płasko zakończone i są takie wąskie, widzicie? I akurat ten to mam DS5. Bardzo fajne, z włosia chyba wiewiórki. DS6, bardzo podobny, tylko z białego włosa. Tutaj mam z Sephory 98. Taka miotełka, ale mam też bardzo podobną miotłę z AliExpress. Te kształty są, szukajcie, one są bardzo fajne właśnie do rozświetlaczy, jeżeli ktoś pudruje sobie pod okiem, to można sobie to popudrować, do takiego wykańczania makijażu. Bardzo fajny kształt, polecam. No i oczywiście zapominam, bo mało używam rozświetlaczy, ale bardzo fajne są te pędzle typowe do rozświetlenia. Te takie miotełki przyjemniejsze są, to są miotły, mam w różnych kształtach. Ta jest taka bardziej klasyczna. I wszystkie te miotły są z AliExpress. Także też Wam podlinkuję. Oczywiście wiem, że Hakuro chyba, czy Hulu ma taką serię. Szczególnie lubię, wiecie, o dziwo, często lubię te pędzle wykorzystywać tutaj do, no wiadomo, do robienia rozświetlacza, ale nim też fajnie się można przypudrować, nawet zbrązowić. Lekką ręką. Fajne pędzle. Dobra, to jeżeli chodzi o pędzle do twarzy, to chyba wszystko. No, to przechodzimy do pędzli do oczu. I teraz, każdy ma swoje preferencje. Ja też mam swoje preferencje. I muszę się Wam przyznać, że ja lubię najbardziej pędzle, które się kończą na płasko, czyli największym klasykiem, przepraszam Was, ale ten pędzel jest po prostu już zajechany, bo ma swoje lata. Największym klasykiem, znaczy klasykiem największym to jest w ogóle MAC 217 chyba, ale Zoewa go trochę skopiowała i to jest 227 z tego co pamiętam. I to był pierwowzór takiego mojego ulubionego pędzla. I ten już zostawiłam na pamiątkę, bo już jest totalnie zniszczony. Chociaż cały czas funkcjonuje, tylko ma takie podbarwione włoski. I w ramach tego właśnie kształtu buduję sobie kolejne zakupy, tak? Robię kolejne zakupy. I Jessup. Słuchajcie, ta sama nazwa, 227, jak Zoewa. Kolejny kształt. To jest też Chińczyk jakiś, chyba z My Destiny, bo nie ma numeru. To jest też właśnie taki spłaszczony, tutaj na płasko. On jest idealny, są idealne. Nimi można precyzyjnie, przekręcając odpowiednio ten pędzel, możemy go wykorzystywać. Naprawdę to jest wielofunkcyjny pędzel, uważam. I nie nakłada tak mocno punktowo, bo na przykład kupiłam te pędzle z Wayne'a Gossa i o ile małe takie pędzle bardzo lubię, o tyle takie większe do blendowania już tutaj są dla mnie za bardzo punktowo, za bardzo precyzyjnie. Może ja nie robię takich precyzyjnych po prostu makijaży, ale mam, to jest dokładnie taki sam pędzel jak Maxima, no podobny, bo Maxima bardziej na okrągło zrobiony, 12, ten jest bardziej ostry, ten jest bardziej spłaszczony. I to są takie pędzle, które rzadko używam, muszę przyznać. Nie mówię, że uwielbiam, że cieszę się, że je mam, ale nie używam ich tak bardzo często, ale wracając do tamtego kształtu. To jest taki bardzo podobny pędzel w tym kształcie, tylko w ten taki krótki rączce z tego zestawu właśnie, tego takiego taniego, którego robiłam kiedyś test na stronie, znaczy na filmie. O, jest taka wersja też z AliExpress. Popatrzę sobie jeszcze, co bym Wam mogła pokazać z takich marek, które są do kupienia. Fajne są też jeszcze, słuchajcie, pędzle, które są, akurat ten jest z Bailey. On jest też płaski, ale jest troszeczkę zwężający się tutaj i on bardzo ładnie rozblendowuje tutaj koło oczu. Jeżeli chcecie sobie jakąś taką bardziej precyzyjną robotę zrobić,
bardzo fajny. Ten jest Bailey X01. Ale kolejnym pędzlem, który uważam, że powinniście mieć konkretnie ten, to jest Hulu 66, P66. Jest po prostu wybitny. To jest taka mała wersja tego pędzla od Zoewy. On jest taki sam, też na dosyć miękko, tutaj na okrągło zakończony, spłaszczony. Bardzo dobry pędzel. Hulu P66. Uważam, że to powinniście też konkretnie ten pędzel sobie kupić. Na przykład w tym zestawie też jest taki pędzel. On ma troszeczkę tutaj krótszy włos, ale jest dokładnie to samo. Też świetna jakość. Bardzo fajnymi pędzlami są takie typowe, spłaszczone, co kiedyś się mówiło, że do nakładania cieni. To jest akurat chyba Zoewa. Nie, no Zoewa ma dokładnie taki sam. Tym podczyszczam sobie zawsze tutaj makijaż. Ten jest fajny, DS10. Też taki malutki do nakładania cieni, do rozblendowywania kreski, do rozblendowania kreski na dole. Ten akurat od Maxi. 10 też. Taka, on jest duży, zobaczcie, on praktycznie przykrywa moje oko, więc ja go też używam do czyszczenia tutaj boków. Bardzo fajne pędzle, chociaż jeden taki pędzel w tym kształcie też warto mieć właśnie do takich rzeczy typu czyszczenie, makijażu. No i też oczywiście używam klasycznych kształtów pędzli, takich powiedziałabym, od czego się zaczynało, czyli Zoewa 228 była chyba takim klasykiem, zaraz, mamy 221. Zoewa miała takiego klasyka, to był, zdaje się, 228, nie mam go, ale to był taki kształt klasyczny, do blendowania. Bardzo fajny jest ten 224. On jest taką miotełką, też świetnie się nim blenduje. W ogóle takie, bardzo lubię takie pędzle do blendowania, które są miękkie, takie mają długie włosy, a nie są twarde. I bardzo ładnie rozblendowują mój makijaż, tak jakby rozchmurkowują. O, na przykład ten DS11. Ale najbardziej ukochanymi moimi pędzlami to są, słuchajcie, te pędzle. Tak zwane szczoty, co kiedyś wam mówiłam, że włosy z nich lecą, ale ja to używam non-stop. To jest taka szczota płasko zakończona, to jest z jakiegoś zestawu Loftu z Lady Makeup sprzedawała te zestawy. To może być nawet jej zestawy. Bardzo słabej jakości te pędzle, ale szczoty, no po prostu najbardziej ukochana szczota ever. Wydaje mi się, że fajnie byłoby kupić podobne pędzle, można by było kupić podobne pędzle w sklepie dla artystów, bo tamte pędzle są takie sztywne. A dlaczego ja kocham ten pędzel? Bo przy mojej dojrzałej powiece ten pędzel przepięknie rozblendowuje mi to, czego takie piękne, mięciutkie pędzle nie są w stanie zrobić. Ja czasami mi się przyklei jakiś cień do powieki, który jest taki klejący i trudno mi go rozetrzeć, to ta szczota sobie z tym zawsze poradzi. I teraz przechodzę do dwóch pędzli, no powiedzmy do trzech pędzli, które według mojej oceny, jeżeli chcecie, jak to powiedzieć, one nie są tanie, od razu mówię, ale te kształty dla mnie są wybitne. Ja odkąd je kupiłam, nie potrafię bez nich żyć. I to jest pierwszy. Są takie trzy kuleczki, zobaczcie. Słuchajcie, dlaczego ja kocham te trzy pędzle? To jest tak, DS17, DS16 i DS14. Bo tutaj jest połączone, są trzy takie dwie cechy. Po pierwsze kształt wyjątkowy, a po drugie jakość włosa. Tutaj mam taką bardzo małą kuleczkę do precyzyjnego malowania. Możemy sobie rozetrzeć tę kredkę, nałożyć rozświetlacz. Każdy produkt to jest naturalne włosie, staje się naturalne włosie, ale jest przepięknie. Ja mam dwa takie pędzle. Naprawdę, ta kulka, wydawałoby się, że to taka zwykła kulka, jakich mamy dużo w zestawach, ale nie, ona ma dłuższe włoski niż normalnie. Ma bardzo miękki włos i
ekstremalnie dobrze nakłada się tym cienie pod okiem, ekstremalnie dobrze nakłada się tym cienie w ogóle do takich precyzyjnych makijaży. Ostatnio malowałam moją koleżankę, to właśnie używałam tylko tych dwóch, tych trzech pędzli, ale tych dwóch to na pewno. Natomiast ten DS14, ja nie wiem, co on ma, ten pędzel w sobie, jest też tak przyjemny w użyciu, jest mięciutki. I chyba też to, że nie jest biały ten włos i wiecie, jakoś tak łatwiej, no może nie widać tego, że jest używany za każdym razem. Kupując te pędzle od Wayne'a Gossa, gdzieś liczyłam po cichu, że będę właśnie miała taki kształt. Ale przyszedł taki i o ile, tak jak wam mówiłam, lubię jakby zakończone na okrągło pędzle, to akurat ten i tak wygrywa. Ten jest dosyć sztywny, o dziwo. Ten jest dosyć sztywny. Tutaj mam taką samą miotełkę od taką samą miotełkę jak Wayne, tu mam od Maxi. I one są tak samo sztywne, są bardzo podobne, jeżeli chodzi o jakość według mnie. Natomiast ten Hulu DS, czyli od Daniela Sobieśnickiego, kształt jest po prostu wybitny. Nie chcę wam namawiać, bo wiem, że te pędzle nie są tanie, ale jeżeli chcecie sobie zrobić przyjemność, kupić sobie coś, co będziecie, gwarantuję wam, będziecie to używać, to przynajmniej te dwa, albo przynajmniej ten jeden, bo to jest taki kształt bardzo rzadko spotykany. I jeszcze jest jeden kształt, który wam bardzo gorąco polecam, to jest, słuchajcie, konkretnie ten. Innego, mam inny, ale ten konkretnie jest najlepszy. To jest Zoeva 238. Zobaczcie, to jest chyba, nie wiem, czy to jest naturalny włosie, czy nie. To jest taka bardzo mała, precyzyjna, jakby, nie wiem, taki płaski pędzel, o, w stylu tych takich, które wam pokazywałam wcześniej. Takich klasycznych, o, takich. Tylko, że w bardzo malutkiej wersji. To jest taka mała kulka, o, zobaczcie, to jest wielkości jak to. Tylko, że to jest okrągła kuleczka, a to jest spłaszczona. I tym możecie malować kreski. Tym możecie sobie robić brwi. Tym możecie rozcierać kreski. Ona może być używana do mokrych i do suchych produktów. Ekstremalnie dobry pędzel. I też kupiłam go chyba nie tak dawno, a uważam, że powinnam go mieć od zawsze. Świetny pędzel. To jest taka ostatnio moja... Ja wam teraz, jak skończę omawiać wszystkie pędzle, to wybiorę wam takie moje najbardziej ukochane pędzle, które wam po prostu polecam mieć. No i zostały mi tutaj jeszcze dwa pędzle, które też bardzo wam polecam. To są takie pędzle z zadań specjalnych, czyli pędzel do brwi. Brwi albo kresek, w zależności co chcecie. To jest... Nie powiem, chyba 317 z Zoewy, taki też klasyk, najbardziej klasyczny chyba pędzel do robienia kresek w tym kształcie i do brwi. Bardzo fajny, cieniutki, świetny, naprawdę świetny, mam go już tyle lat i nic się z nim nie dzieje. No i oczywiście to już jest klasyk P, Hulu P34, czyli do Cut Crease. Jeżeli oczywiście robicie Cut Crease, ale nawet jeżeli nie robicie, to do nakładania jakiś mokrych produktów, też świetne. No to tyle. Teraz wybiorę wam pędzle te, które uważam, że są no najlepsze z tych moich wszystkich i po prostu te w 100% rekomenduję do zakupienia. I będą to takie marki, które możecie spokojnie dostać w Polsce. Słuchajcie, wybrałam te, które uważam, że konkretnie te musicie mieć. Pozostałe te, które mówiłam, to było tak pół na pół, że wiecie, możecie mieć, znajdziecie sobie wszędzie zwykłe takie produkty, znaczy pędzle do blendowania. Natomiast te konkretnie, czyli pędzel do podkładu z Real Techniques, pędzel do podkładu i do korektora z Zoewy, pędzel ten z Hulu do takich, jeżeli już robicie Cut Crease'a, to naprawdę uważam, że powinniście go mieć, bo on jest bardzo, bardzo precyzyjny i bardzo fajny. I teraz te pędzle, o których mówiłam, czyli DS14, czyli taka mała kulka z długim włosem, nie kulka, no taki mały pędzel do blendowania, ale precyzyjnego.
DP66 do blendowania. No, kocham ten pędzel. I te trzy pędzle do zadań specjalnych, czyli ta kuleczka, która jest ekstremalnie miła, naprawdę ekstremalnie miła. Maleńka kuleczka i taki pędzel Zoewy do rozcierania. To są takie pędzle, które też powinniście mieć, dlatego że ich nie ma. No nie, pomimo tylu pędzli, które mam, to Dominiki są trudno do znalezienia. No, to chyba tyle, jeżeli chodzi o moje pędzle. Jak, uwierzcie mi, kiedyś może, jak już będę w nowym domu, to Wam pokażę, ile tych pędzli mam, ale mam tego tony i zawsze mi mało, ciągle mi mało i sobie zamówiłam kolejne, bo no nic na to nie poradzę. Każdy ma jakiegoś bzika, to jest mój bzik. Kocham pędzle do makijażu. I jeszcze chciałam Wam pokazać i bardzo Was namówić do tego sposobu czyszczenia pędzli, o którym Wam mówiłam. Nie wiem, czy to się wszystko nie odbija. Czyli nalewacie naprawdę na dno, tak żeby te skówki były zamoczone, tylko te włosy miały zamoczone, były w wodzie. Nalewacie na dno wodę, dodajecie, ja daję płyn do naczyń. Proszę, zobaczcie, ile wody. To stoi 5-10 minut, ja to jeszcze sobie tak potem potrzęsę na ręku. Rozetrę, wypłuczę dokładnie i to wszystko. Oszczędzacie czas przede wszystkim, oszczędzacie przede wszystkim wodę. Nie niszczycie sobie rąk. Pędzlom się nic nie dzieje. Ja tak już myję te pędzle naprawdę od bardzo długiego czasu. Nic z tymi pędzlami się nie dzieje. To jest najlepszy sposób na czyszczenie pędzli. Nie tylko dla leniwych, ale też dla ludzi, którzy oszczędzają wodę i swój czas. Polecam, polecam. Mój autorski, może komuś się przyda. I na koniec, najmilsza rzecz. Słuchajcie, chciałabym się z Wami podzielić, bo nigdy nie robiłam, to znaczy zabierałam się kilka razy do rozdania, jakoś nigdy nie potrafiłam tego zrobić. W końcu się trzeba odważyć. I myślę, że to jest ten moment. Najlepsze jest to, że robiąc film o pomadkach, też miałam przygotowany prezent na rozdanie, ale to najwyżej zrobię z pomadkami tymi pozostałych kolorach. Chciałabym się z Wami podzielić jedną rzeczą. No, z tego co widzę, mecz się skończył już chyba i nie jesteśmy w kolejnej, nie przeszliśmy do kolejnej grupy, nie grupy, tylko do kolejnego etapu mistrzostw. A wiecie, że ja się cieszę, bo ja przeżywam tak strasznie te nasze porażki i w ogóle tę naszą grę, że teraz już nie oglądam, ale kiedy oglądałam, to cały czas w łazience siedziałam, bo nie byłam w stanie patrzeć. Nieważne, wracamy do tematu. Chciałabym Wam dać jednej osobie, którą wybiorę losowo, taki zestaw pędzli z Bailey. Jest to podstawowy zestaw. On ma tutaj wszystkie te pędzle, które właściwie dzisiaj, o których mówiłam. Naprawdę na pewno się przyda. Na pewno się przyda. Myślę, że będziecie zadowoleni. No nie chcę otwierać, bo chcę, żebyście widzieli, że to jest specjalnie dla Was nowość kupiona. Wszystkie warunki rozdania i terminy napiszę na dole, bo jeszcze nawet nie wiem, jak to zrobię. No, to chyba tyle na dzisiaj. Bardzo fajnie było się podzielić tymi moimi zbiorami z Wami. Co do oceny pędzli, porównania może pędzli od Wayne'a Gossa z pędzlami od Daniela Sobieśnieńskiego, to jest i Maxineczki. Są chyba takie, no jeszcze są teraz pędzle od nie Hulu, tylko od Hakuro, to taka japońska. One nie są w tym samym kształcie, więc to ciężko jest nawet porównać. Wiecie co? No, najdłużej oczywiście mam pędzle od Maxineczki. I nie wiem, z czego to wynika. Czy wynika to z tego, że one mają krótkie nóżki i gdzieś tam mi ginęły zawsze pomiędzy tymi takimi na długich nóżkach. Trzonkach, nie nóżkach. Ja bardzo mało używałam te pędzle. Po drugie, te pędzle, no może poza ten jest bardzo fajny, ja go lubię, ale te pędzle mają takie kształty, tak jak Wam powiedziałam, ja lubię wszystkie takie tutaj mocniej zakończone, one mają, wszystkie są, idą w ten kształt, więc nie ukrywam, że nie korzystam z nich często. No ta kuleczka fajna jest, to jest 13, z tego co pamiętam, tak. Oczywiście ma fajne, to jest dobra jakość, chociaż cena jest bardzo duża i powiem Wam szczerze,
nie są to dla mnie tak wybitne kształty, po które bym w pierwszej kolejności sięgała, dlatego nie uważam, że trzeba je akurat te mieć. Co do pędzli Wayne'a Gossa, on dokładnie, faktycznie wszystkie pędzle ma też zakończone na ostro. Aha, jeszcze wracając do Maksineczki, wcierają się tutaj te opisy numerów, to się trzyma i myją się świetnie, nic się z nimi nie dzieje, natomiast ostrzegam, że jak ktoś na to zwraca uwagę, to te numerki się niestety ścierają. Co do Wayne'a Gossa, mam go krótko, więc też nie wiem, jak się będzie używało, chyba cztery pędzle mam. Troszeczkę zawiedziona jestem kształtami, bo tak jak Wam powiedziałam, myślałam, że to będzie jakby chodziło mi o pędzelek mniej więcej w takim kształcie, z miękkim włosem, a one są dosyć sztywne. Pięknie wyglądają, podejrzewam, że się będą też dobrze utrzymywać, jeżeli chodzi o pielęgnację, ale też mają krótkie trzonki, też będę musiała gdzieś specjalnie je mieć na wierzchu, żeby je używać, bo coś czuję, że to nie będą pierwszej pomocy, pierwszej potrzeby pędzla. Natomiast kupiłam sobie też taki zestaw od Daniela Sobieśnieckiego i te pędzle są świetne, ale też nie wszystkie kształty. Tak jak Wam powiedziałam, są kształty, które po prostu kocham, te, o które Wam mówiłam, i to jest naprawdę złoto. Jakość jest świetna, ale cena też nie jest niska, więc wciąż, jeżeli nie macie problemów takich związanych z etyką, takich problemów związanych z etyką, to bardzo Wam mimo wszystko, jakby z etyką, no, zasadami, no, nie każdy chce z Chin kupować rzeczy. Natomiast jeżeli nie macie z tym problemu, to naprawdę gorąco Wam polecam między innymi ten zestaw pomarańczowy. Podlinkuję go Wam. On jest po prostu rewelacyjny. Tu mamy wszystkie kształty, te, które potrzebujemy do codziennego makijażu. Wszystko macie tutaj, wszystkie kształty. Ten zestaw, który Wam pokazywałam, ten taki tani, też jest bardzo dobry. On jest taką podróbą Wayne'a Gossa, tylko te rączki są takie same. Tych pędzli AliExpress jest bardzo dużo. Tutaj mam taką serię pędzli z zielonymi rączkami. One były bardzo tanie, ale też mają bardzo fajne, ciekawe kształty. Więc wiecie, no to już zostawiam Wam taką decyzję, czy chcecie używać pędzli i promować polski przemysł, i one są po prostu trochę droższe, ale też jakość jest świetna. Czy jednak chcecie sobie pomieszać te pędzle z takimi tańszymi? Ja Wam proponuję zainwestować w te pędzle, te moje top, które pokazałam, a reszta to uwierzcie mi, czy to będzie z chińskiej strony, czy to będzie coś drugiego, czy to będzie coś taniego, czy to będzie Biedronka, czy to będzie, nie wiem, cokolwiek innego, to już nie ma znaczenia. Ale jeżeli się lubicie malować, to bardzo Wam polecam właśnie te pędzle, które Wam wskazałam. I jeszcze, jeżeli lubicie, na koniec, bo oczywiście się rozgadałam i zapomnę, pewnie dużo rzeczy zapomnę. Bardzo Wam polecam również pędzle działów dla artystów. To akurat jest stary pędzel, więc sorry, ja nie robię kresek już pędzlami. Ale jeżeli ktoś robi kreski pędzlami, bardzo Wam polecam przejść się do sklepu dla artystów i szczególnie właśnie do robienia kresek. Tam są takie maleńkie, bardzo precyzyjne, fajne, fajne rzeczy. No, to chyba tyle. Zdrowie Wasze. Przychodzi upał, to Aperol po prostu wchodzi jak marzenie. Bardzo żałuję, że nasi przegrali, ale jest tyle innych dobrych sportów do oglądania i uprawiania, że chyba nie ma co płakać. No, pamiętajcie o rozdaniu. Mam nadzieję, że się ucieszycie z prezentu. Tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Buziaki, papaj.